To jest konkurs umiejętności zawodowych, tak bym to nazwał, pod auspicjami Unii Europejskiej. Jest tydzień umiejętności zawodowych. Odkryj swój talent twoim przyszłym zawodem. Jest trzecia edycja tego konkursu, więc wrastamy w tradycję. Mamy 5 kategorii. Jest kategoria samochodowa, jest kategoria mechaniczna, jest kategoria piekarniczo-cukiernicka, cukiernicza, fryzjerska i krawiecka. W tym roku jest nowość. Czuję się mierzą z konkretnym zadaniem krawieckim, mechanicznym, samochodowym. Konkurs mechaniczny jest taki więcej intelektualny, bo to trzeba coś policzyć, coś rozwiązać, coś gdzieś zbudować. I jury wyłania 3 laureatów. 1., 2., 3 miejsce. Mamy dość sporo fajnych nagród, bo mamy sponsorów, także jest o co walczyć. Z roku na rok wydaje mi się coraz ciekawiej. Sam jako uczeń gimnazjum brałem udział w takim konkursie. Udało mi się zająć 2 miejsce. Na przykład między innymi było zadanie, żeby zdjąć pierścienie z tłoka i obliczyć jakieś tam zadanie matematyczne. Wydaje mi się, że jest coraz ciekawiej.